Widocznie widzą Państwo, to pojawiło się na dole, czyli tam jest gdzie odlecieć. 135,5 metra, rekord Severina Freunda. Ładnie, ładnie na nartach, będzie daleko. Ojej, ojej, to jest po prostu jakiś niebotyczny rekord. Podparty, nie będzie uznany, ale to jest skok, który przekroczył wyobrażenia. 143 metry. Powiedziałem, jest wiatr wzdłuż całego ze skoku, 2 metry, trochę szaleństwo to, że zdecydował się puścić go Miran Tepesz. Wiadomo, jakie odbicie ma. Po tym skoku ma na 173,5 Niemców. Wczorajszy zwycięzca z Lillehammer. Będzie daleko. I to jest to, na co czekałem. To jest rekord. A więc to jest jednak ciągle ten nieobliczalny 219 metrów. Ten pan jowialny, spokojny, no narażony jest na ogromne stresy przez tego młodzieńca. Fantastyczny skok i fantastyczny. Rekord świata? Czy nie? Wszystko z niego spadło. Złoty medalista Martin Kinzler. 236,5. Po raz piąty bije rekord życiowy. Drugi wynik w historii po rekordzie Rumorena. Corriere della Sera. Polski Archanioł sfrunął do Predazzo. I teraz w locie po złoto, po wielką nagrodę za swoją karierę. Daleko! I zwycięsko, daleko i zwycięsko, tak mi się wydaje, że to wystarczy. Popatrzmy, 130 metrów, Prebc miał więcej, 130,5, ale teraz wszystko 8,7 punktów. Bliziutko, ale mam na... Wczoraj 30 zwycięstwo, ale patrzmy, on jedyny chyba teraz jeszcze może mu zagrozić. Jakie są warunki? Rzucił się trochę na narty, przez to płasko, płasko, ale też daleko, z pięknym wypadem. Ależ to jest niesamowity charakter sportowy, jak on nam tworzy widowisko. 140,5! 140,5! Nowy rekord. Nie jest za bardzo sprzyjający, ale musi powalczyć. Jest, proszę Państwa, fenomenalny skok. Fenomenalny skok, jest powyżej albo w granicach rekordu skoczni. No i 98 metrów, 98 metrów teraz. Schmidt musi skoczyć bardzo daleko. Teraz się sytuacja odwróciła, on stanął pod presją. Piękny, nienaganny skok. Czeka Lepisto, energicznie, dobrze. Energicznie rusza. Dobrze, warunki i są dobre. Zobaczymy. Dobra. Co będzie? Oby daleko, jak najdalej, po medal pierwszej serii! Coś niesamowitego! Tego czekaliśmy! 137 metrów! No i zobaczymy, czy wykorzysta wiatr, potrafi korzystać. Oczywiście 150 metrów, tak mi się wydaje, proszę Państwa. Przypomnijmy ten jego fantastyczny skok tutaj. 151 metrów i pół Willingen. No pół metra zabrakło do granicy 150 metrów. 149,5, a więc jednak...